Dzisiaj zapytamy mieszkańców Cieszyna, co sądzą na temat planowanej budowy wieży telefonii komórkowej. Ta wieża ma mieć ponad 60 metrów. Co pan sądzi na temat budowy tej wieży? Proszę pana, przyjechałem tu z Gdańska tak turystycznie i mi się to nie podoba. Chciałbym, żeby to tak zostało w tym kształcie, jak jest. Nie można psuć architektury, która dosłownie chyba nie będzie pasować do tego stylu tam, co jest. Ja myślę ogólnie, że budowa tej wieży to tak nie za bardzo, jeśli chodzi o walory krajobrazowe wokół tej wieży, tak? Bo ona nie wygląda jakoś zbyt pięknie. Więc no, myślę, że lepiej byłoby w tej wieży albo ją gdzieś indziej po prostu postawić, tak? Nie koło tej. Nie koło tej wieży. Przemysław Majer, niejednokrotnie już jak wypowiadałem się w temacie wieży, która ma powstać ze wzgórzem zamkowym, w mojej osobistej ocenie zabrakło pewnej refleksji pozaurzędniczej. Niestety wydano decyzję o lokalizacji inwestycji publicznego. Czego są skutki teraz takie, że inwestor ma możliwość budowy, natomiast są prowadzone pomiędzy miastem a inwestorem rozmowy, żeby znaleźć inne rozwiązanie i nie budować przy ulicy Spartowej. Na pewno taka budowla w tym miejscu, patrząc na charakter przestrzenny, układ urbanistyczny, historię wzgórza zamkowego, nie powinna powstać. Nie może. Jest duża szansa, rozumiem, panie burmistrzu, że to miejsce będzie inne. Mamy taką nadzieję z panem burmistrz. Jesteśmy po rozmowach pierwszych, po kontaktach z inwestorem, z firmą, która została wybrana. Na razie inwestor nie zamierza wchodzić. Generalnie niedobry pomysł. Ani historycznie, ani urbanistycznie. Je to historyczne, takže by se neměl tam nic stavět novodobé. V žádném případě. Tak, ať to zůstane. Bez věže. Stanovčo jestem na nie. Dlaczego? Bo oczywiście, że to będzie szpecić tą naszą wieżę piekną w Cieszynie. No i tyle. Jestem na nie. No absolutnie jestem na nie. Myślę, że oszpeci to wzgórze zamkowe całkowicie. No po co? Zabytek historyczny. Jeden z takich z pierwszych chyba polskich. No i takie coś. No według mnie bez sensu. Bardzo negatywna, bo no, nie tyle, że psuje to nasz krajobraz, to jeszcze no, nie wiem, czy wiele osób chciałoby oglądać niszczenia dobra naturalnego naszego miasta. Jeśli chodzi o estetykę, jeżeli wyjdzie ktoś na wieżę, to będzie widział ten marsz wielki. Nie wiem, dla jednych może to być nieprzeszkadzające, dla drugich może przeszkadzające. Natomiast tak jak myślę, no play się ratuje jak może, nie ma jak to ogarnąć i kombinuje, gdzie by jakoś gdzieś tutaj usytuować ten swój marsz. No, wybrał miejsce, moim zdaniem, niefortunne troszkę, no, ale to nie od nas może zależy, tak? No, my możemy wypowiadać się, ale czy my coś możemy zrobić z naszymi słowami, coś uzyskać, nie wiem, no, ciężko mi powiedzieć na ten temat. Może i dobrze, może i nie, no, też taka odpowiedź jest, no, niewiadoma, no. Jednym się może nie podobać, a drugim powiedzą, no ale będzie mieć coś za coś. Będzie internet, będzie może lepszy zasięg w Playu. No Play się z tym boryka ogólnie, więc no kombinują, no i tyle, że tak powiem brzydko. No. Tyle. A pan co uważa? Ja jestem z sieci innej, mam internet inny, więc jeżeli chodzi o wizualność, mogłoby tam go nie być, bo ewidentnie jak wyjdę z dziećmi czy z rodziną, to widzę marsz potężny, a nie jest ani ozdobą Cieszyna, ani niczym tam nie będzie. Więc dla mnie jak najbardziej może go nie być. A czy słyszał pan jakichś zdrowotnych oddziaływania na mnie? Nie, wchodzę w ten temat, dopiero się dzięki wam też troszkę przybliżam tym. Słyszałem, wy teraz troszkęście mi tutaj też właśnie powiedzieli, że takie coś jest. No wiem, że jest, stawiam, ale na temat zdrowotny nie mogę nic powiedzieć. Co pani sądzi na temat tej wieży? No sądzę, że nie powinno tam stać, bo psuje krajobraz. Idę za wchodzi! Nie odpowiada tam to miejsce. Dlaczego tak dobrze zamknąć? A jakieś inne? Mi się wydaje, że z dala może od centrum bardziej, gdzieś na obrzeżach, dlaczego by tam nie mogło powstać. A czy chciałaby pani, żeby w ogóle powstała taka wieża? Jak musi, no to niech powstanie z dala od centrum. Ale gdzie to w ogóle ma być? Za lodowiskiem, takie są plany. Czyli będzie widać z tej wieży piastowskiej, myślę, 60-metrową wieżę. 60-metrowa wieża, no. Nie wiem, jak są badania, przepraszam, czy to jest, ma jakiś wpływ na zdrowie. Jeżeli nie ma, no to co, mi to nie przeszkadza, nie?
Czyli jeżeli w porządku jest ze zdrowiem, to wtedy nie ma problemu. Jeżeli coś miałoby wpływać, to nie do końca jestem przekonany. No nie do końca właśnie. Proszę pana, co ja mogę się wypowiedzieć na to? Niech mi pan to jeszcze po raz pokaże. Dobrze. Według mnie w tym miejscu ta budowla może się okazać albo bardzo przyjazna dla ludzi, albo bardzo niebezpieczna. Czyli może być tak, że fale niestety elektromagnetyczne i inne, zwłaszcza na twoich okolicach górskich, niestety mają to się, że ściągają pioruny, bo jest to dość wysoka wieża. No i niestety mogą się zdarzać pożary, także strażacy mogą mieć więcej pracy oraz niektórzy ludzie, którzy są bardziej skłonni, załóżmy, na choroby, mogą niestety odczuwać to, ale są tacy, którzy na pewno będą zadowoleni z tego, bo oczywiście będzie lepiej odbierała telewizja, będzie na pewno szybszy internet, no bo po prostu taka wieża, która jest dość wysoka, ona ma to do siebie, że po prostu fale radiowe będzie ściągała nie tylko z bliskich, ale i z dalszych okolic. No i to jest moje zdanie. Może to zepsuje zabytek. Nie będzie ładnie wyglądać i no, ludzie z wieży widokowej co będą mówić, żartery? Nic więcej. Czyli jest pan? Przeciw. A gdzie by pan proponował takie miejsce? No, gdzieś na obrzeżach miasta, nie? Ja wiem, gdzieś tam w stronę Małej Łąki, tam są takie jakieś przestrzenie, pola, jakieś łąki, nie wiem. Gdzieś gdzie to nie będzie takie stało i straszyło, nie? Bo jednak to tak turyści przyjeżdżają do tego Cieszyna, to każdy idzie na tą wzgórze i to tak średnio na tą wieżę patrzeć, nie? Że... Dziękuję. Proszę uprzejmie. Dużo osób nie chciało wypowiadać się przed kamerą na ten temat. Niektórzy byli zaskoczeni, ponieważ po raz pierwszy dowiedzieli się o planach budowli tej wieży. Z tego, co udało się zarejestrować, z tego, co Państwo zobaczyli, większość osób zapytanych przez nas nie życzy sobie takiego widoku w naszym Cieszynie. Zobaczymy, może uda się uniknąć tej lokalizacji. A co Państwo sądzą na temat tego masztu? Proszę zostawić komentarz, czy ta lokalizacja jest dobra, czy uważają Państwo, że ten maszt jest potrzebny. Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś inne propozycje na nasze sądy, poprosimy o komentarz.